Siemaneczko, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj pojedziemy orać. Muszę tylko to zapinać obciążnik, bo mam przerobione zaś mocowania, bo nie dało się zapiąć obciążnika do nowego Johna. No niestety wyszło tak, że ten przedni tuz jest 3 cm szerszy. No i już brakło miejsca, żeby wsadzić zawleczki, jak założę kulki. Także trzeba było troszkę pokombinować i mamy kuleje specjalne rozszerzające to. Nie. O. To też nie. Jest tu dwunastka w ogóle? Nie. Kurwa, nie ma dwunastki takiego zabezpieczenia, Marta. Marta idzie ze mną. Możesz pakować do traktora rzeczy, co są na siedzeniu pasażera. Ała, ciepłe to mam. Mam dorobione tutaj takie bolce. Kurwa. Ale ciepłe. Dobra, to tutaj. Musimy to wbić. O, się coś nie włazi. Czemu? Coś tu nie łazi. A drugi? Drugi tu zaś nie włazi. Spróbujmy tego tu dać. Bo jeden był luźniejszy. A chuja, to tym też jest ciaśniejszy. Tak. Idę po młotek. Dobra, ta strona tu jest w sam raz. I tak to miało być. Dobra, Marta do młotek. Tak to miało być, że... To miało być tak zabezpieczone. No to kulka. Tak. I zawleczka. Chuja, coś nie mamy zawleczki. Tam na tuzie są dwie takie większe zawleczki. Przynieś. Dobra, chyba zrobimy tak po prostu, że o, to się dobiło. Z John Deere'a. Na tuzie z John Deere'a. Dobra, palimy sprzęta i zapinamy obciążnik. Siemaneczko, siemaneczko, orzemy po drzepak, ale mamy mała awaria. Marta tam stoi pod drzewem, bo lotaliśmy dronem. Znaczy ja lotuję, najpierw Marta, ale tak jak to za bardzo nie szło, będę dobra dawaj, bo nie ma czasu, za bardzo mało baterii w dronie. Wziąłem tego drona, to lotali, będę już zostało kilka procent baterii i dron kurde wpadł na drzewo, teraz Marta tam stoi i czekamy na Dominika, aż przyjedzie z piłą do obcinania gałęzi. I musimy poodcinać parę gałęzi, żeby się dało drona ściągnąć. Także nie za ciekawie, nie za dobrze. John dość dobrze idzie.
jeżdżymy na C2. Jak twardzi, no to na C1, ale tak raczej se na C2 radzi wszędzie. Tu już możemy od tego zacząć. Nagrywam drugą kamerą z tymi innymi mikrofonami, także zobaczymy, jak to będzie działać. Tutaj wyłączymy radio jeszcze, żeby nam nie przeszkadzało. Z tyłu to wygląda dosyć dobrze. Miara równo, no troszkę tam, jak nagrywałem tym dronem, to jest jak wolno i taki kolejny spór był taki i redlenie weszło, ale siemnik chce z tym poradzić. Dobra, tu też taki pin też delikatny. Nie muszę fajnie odorać tutaj od tego trawnika. Dopadało i nawet mokro. Mokro tam taki na glinie, duże bryły się porobiły. Także rzepak będzie tam mi trochę ciężko, ale co zrobię? Dopiero poniedziałek siewy, bo to nie przeszkadza za bardzo. Zobaczymy. Widzicie, ile wilgoci? Niektórzy to tam nie mają prawie. Wcale u nas jest bardzo dobrze z tym. Niektórzy posiali rzepaki. No i o dopiero w przyszłym tygodniu. Widzicie, nie mam kamery na głowie, już nie jestem taki sprawny tutaj w tym traktorze. Tutaj gruberem, bo tu zawsze takie pyżowisko zostaje. Powyrywałem ten pysz. Teraz go założymy. No, już to przeszło tak w miarę, także może coś się go zlikwiduje. No a wiadomo, też opryskami też pójdzie coś zniszczyć, bo w rzepaku jednoliścienny idzie likwidować. Zatkało się? Zatkało. Przejdzie? Przeszło. Bardzo fajnie, a nie, na przedniej jest zatkane. A na pierwszej jest zatkane, bo ta kobryła wielko wyskoczyła. Po tym głęboszu nawet kurde jest trochę tych brył takich. Dobra, przeszło wszystko. Ale aż śmierdzi ta ziemia tutaj na dole. Tutaj taką glina, taki ten. Już śmierdzi to normalnie. Dobra, ja sobie odłożę fajnie od tego trawnika. Potem też nagramy coś. I drona będę jeszcze ciągnąć. I ułóż drobnej mej posturze. Choć widam ciężar mej straty non stop. Mam dziś dołączę do tyłu. Ej, udało się? Ja. Co ty byś zrobił bez ZOK egzemy, kurwa? Bo się, byś dorobił jeszcze taki idea. No ja wiem, ale to teraz... Aha, i po prostu się zwiększyło gałka kupi, ja zwiększyłem gałka i pod gałką jest bolec, no tak. Oni wypadli. Papie, tego byś ani szpilem, przecież to było hopie tam. Nie wiem, gdzie na tam regrutę. Ja tam wylazową, nie? Wyrosł jak tam, nie? Ale... Ja, nie prosto. Widziałem, musiał podjechać plugiem, na plug jakoś i... jakoś to tam podcinać gałęcie i wlec. Wszystkich krzywe gałęzi. Nie utopisz się tu? Nie, hopie. Ale widzę kurwa do felgi, do połowy felgi. Siadło ci to. Ale... Marta, ty nagle będziesz wyjeżdżać. Ale to nie wygląda, nie? Nie ma źle, ładnie. Może być. Traktor też idzie, co? Idzie, idzie. Idzie bestia. Nami został wrotnik i potem tam pojadamy. Nie widziałem. Dobra, Marta na groja, na wrotnie, a ty pojeżdżaj do drona. Dałam do... Ale jest byk, nim. No. Byczek, Fernando, Fernando Torre. Jedziesz ze mną? Ty będziesz nagrywać, aha.
worka nie powalą. Jednak mieliście rację, żeby nie głębosować wzdłuż, bo faktycznie to kółko na tych garbach roz jest wyżej, roz jest niżej i przez to są takie nierówności, no ale dobrze by to było talerzówką wyjechać, ale brona aktywna też to wyrówna, też będzie dobrze. Będzie dość dobrze sobie radzi, wychodzą pewne mankamenty, coś tutaj ciasto przedniej osi, co nie teraz, coś ciasto z tyłu. Odnośnie będzie do zrobienia takie różne rzeczy mechaniczne, no, mechaniczne elementy, które się używają, bo doszło do tego, że tu jest luz właśnie na tych ramionach i na obu te kulki też od razu, pewnie te stożnie, także wszystko trzeba będzie powymieniać i wtedy powinno orać lepiej. No też nie idzie tego kółka tak wypoziomować, bo on teraz, wiecie o co chodzi, kiwie się trochę tak, trochę tak. Może Marta jeszcze coś z zewnątrz nagrą z tej opki naszej, to fajny kawałek, no to coś można nagrać. No i jeszcze problem jest, że pierwsza skiba mi nie dorzuca, ale to może być właśnie przez ten kąt tego kółka. To też jest luz na ten, trzeba to pokasować, ale kiedy? Właśnie kiedy.
Także to tyle na dzisiaj, taka krótka relacja. Podejrzewamy właśnie przez pole po rzepaku. Tutaj możliwe, że będzie bezwarunkowo, ale jeszcze nie wiem. Bo tu mi coś wzięli, działki. Także weź dotąd i całe to i tamten dół. Tamten tył, ale nie zarobię. Dobra, tyle po dzisiejszym filmie. Dzięki za oglądanie, Marta była. Ja był. I tyle. Także do zobaczenia w następnych filmach. Na pewno będą ciekawe.